Kozienicka Gospodarka Komunalna systematycznie od 5 lat prowadzi modernizację systemu ciepłowniczego. W 2015 i na początku bieżącego roku prowadzone były kolejne inwestycje na terenie ciepłowni miejskiej. Wymieniono m.in. kocioł numer 5 o mocy ponad 10 MW. Dzięki temu mamy już 2 duże zmodernizowane kotły ponad 10 MW, jak również w latach poprzednich zrealizowaliśmy kocioł numer 4 o mocy ponad 5 MW. Dzięki temu ciepłownia wyposażona już jest w 3 nowoczesne, zmodernizowane kotły. Prowadzone były także prace związane z instalacją odpylania spalin na kotle numer 2. Jest to kocioł, który był wcześniej remontowany, który spełnia wymagania techniczne, ale zamontowaliśmy instalację odpylania spalin. Wynika to ze zmieniających się przepisów prawa. Od 1 stycznia 2016 roku zmieniły się wytyczne związane z emisją, szczególnie z emisją pyłów. Zostaliśmy zobligowani jako przedsiębiorstwo do ograniczenia tej emisji. W związku z tym prowadzone były te prace inwestycyjne, które mają doprowadzić do tego, że ciepłownia w Kozienicach będzie spełniała wszystkie wymagania w zakresie emisji, w tym emisji pyłu. Prowadzone w ciepłowni miejskiej inwestycje są realizowane nie tylko po to, aby dostosować się do nowych przepisów prawa, ale także aby poprawić efektywność działania Zakładu Energetyki Cieplnej. Wszystkie te prace inwestycyjne, modernizacyjne związane są przede wszystkim z tym, że był to już majątek przestarzały, urządzenia mocno wyeksploatowane, ale nakładane na nas są też nowe obowiązki związane z ochroną środowiska. Ale wszystkie te prace spowodowały to, że poprawia nam się sprawność tych urządzeń, czyli efektywność. Zużywamy mniej węgla do wyprodukowania 1 gigajoula energii, ale jednocześnie spełniamy wszystkie wymogi w zakresie emisji, czy to CO2, czy to pyłów, czy siarki, czy azotu. Koszt modernizacji kotła numer 5 to ponad 5 milionów złotych. Instalacja odpylania spalin to kolejne 600 tysięcy złotych. W sumie w ostatnich latach na modernizację systemu ciepłowniczego wydano ponad 20 milionów. W większości są to środki własne Kozienickiej Gospodarki Komunalnej. W ubiegłych latach z prac inwestycyjnych, które przeprowadziliśmy związanych z zmniejszeniem zapotrzebowania na przykład na energię elektryczną, otrzymaliśmy tak zwane białe certyfikaty. Białe certyfikaty, które jest to dla nas wartość dodana, dzięki temu mogliśmy je umorzyć, nie ponieść nakładów związanych z odprowadzeniem do instytucji rządowych. Zakład Energetyki Cieplnej KGK opracował także dokumentację projektową na przebudowę kotła wodnego numer 3. Wdrożono też uniwersalny system odczytu radiowego ciepłomierzy. Zmodernizowano taśmę na węglania. Opracowane zostały również kolejne projekty przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na preizolowane na odcinkach ulic Konstytucji 3 Maja, Nowy Świat i Hamernicka.